Bardzo się cieszymy z tego punktu, który dzisiaj zdobyliśmy po bardzo ciężkim meczu. Tak naprawdę wyszarpaliśmy ten jeden punkt swoją determinacją gdzieś tam w drugiej połowie. Mieliśmy określony plan na dzisiejszy mecz. W pierwszej połowie udało się go realizować, ale gdzieś tam moment dekoncentracji, brak do skoku do zawodnika z piłką spowodował, że rekord wyszedł na prowadzenie. Później konsekwentnie dążyliśmy do wyrównania. Myślę, że w drugiej połowie stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, których oczywiście w pierwszej połowie też mieliśmy troszkę, ale ta druga połowa, myślę, w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Udało nam się stworzyć sporo sytuacji i tutaj spryt Oskara Stankowiaka, który bezpośrednio z autu pokonał bramkarza gości. No, mogę być bardzo zadowolony z tego meczu i myślę, że trzeba szanować ten punkt, bo z takim zespołem jak Rekord nikt nie będzie miał łatwo i tym bardziej te punkty są cenne. No to znaczy, widziałem to tak, że mieliśmy mnóstwo sytuacji w pierwszej połowie, nie potrafiliśmy postawić tak zwane kropki nad i. Jeśli chodzi o moją drużynę, to w ogóle nie mam pretensji o grę obronną, ale mam duże pretensje o grę ofensywną i niewiele sytuacji były stwarzane, ale to nie było to, o co nam chodziło. Nie kończyliśmy, może nie 100%, bo futsal nie ma 100%, ale 80% sytuacji, gdzie te sytuacje były, no sama gra nie była do końca taką, jaką bym sobie życzył. W dzisiejszym spotkaniu cieszę się z postawy naszego zespołu. Uważam, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Wytrzymaliśmy mecz, nie odstając absolutnie od rywala. Wypełniliśmy założenia trenera. Taka drużyna pokazuje, że możemy śmiało walczyć nie tylko o utrzymanie, ale gdzieś tam o wyższe lokaty w tabeli. Dziękuję, że mogłem zagrać. Jedną połówkę troszeczkę tej gry brakuje, ale jestem w tej drużynie, żeby jak najbardziej pomagać i takie chwile są dla nas i dla mnie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. My zagraliśmy słaby mecz. Myślę, że poziom zaangażowania, który włożyliśmy w ten mecz, był trochę zbyt niski, dlatego nie wykorzystaliśmy sytuacji, zabrakło koncentracji, mieliśmy 3 razy do pustej bramki, takie sytuacje trzeba strzelać. Poza tym 2 czy 3 razy wychodziliśmy 2-1, złe podania. Jak się czegoś takiego nie strzela i strzela się jedną bramkę na hali, to się meczu nie wygrywa, bo potem jedna przypadkowa sytuacja, tak jak ta z autu, rykoszet i tracimy punkty. Brak koncentracji to...